Witam serdecznie, WG Kosakowo, 3 czerwiec, gołębki rano wypuszczone, już część sobie zlądowała, a jedna grupa tam lata, druga grupa tam, one jeszcze nie latają w jednym stadzie, co chwilę sobie tam jakieś do nich dołączają, te które dopiero zaczną, niektóre lądują. Te dwa pierwsze boksy są praktycznie codziennie wypuszczane. Te dwa boksy są wypuszczane rzadziej, gdyż no mówię, no przedwczoraj zakończyło się przyjmowanie typowe gołębi. Tam jeszcze może dojadą parę sztuk na wymianę, które praktycznie zgłosiłem hodowcom, że albo ich nie ma, albo po prostu się nie nadawały. Czyli tu jeszcze coś tam może się zmienić, z tym, że od jutra te gołębie będą siedziały parę dni zamknięte, będą zaszczepione dzisiaj. W końcu ma ta pogoda troszeczkę być inna. Chciałem to zaszczepić w zeszłym tygodniu. Nie było rady. Temperatura tu przekraczała codziennie prawie 30 stopni. Czyli to mogło być ryzykowne. Jutro ma być chłodniej. Przez 2-3 dni, czyli będziemy chcieli to zaszczepić dziś. Mówię, gołębie sobie już fajnie poczynają. Tam daleko jedno stado, drugie. One sobie, no mówię, coraz bardziej fajnie zaczynają latać w grupkach. No jeszcze wszystkie nie są rozlatane. Jak przylatują, troszeczkę sapią. No, musi się rozlatać, to jest młody gołąb. O, są już takie też gruchające gołębie. Kał w gołębniku jest ładny. Mówię, no to jest wszystko jak na wspólnym gołębniku, to nie można tak aż... Ale podłoga wygląda sucho. Tu w gniazdach też jest ładny ten kał. Czyli jest dobrze. Dzisiaj będziemy szczepić. Nie wczoraj, tylko w sobotę miały zrobione badania przeciwko koksydiom, robakom. Nic tu nie ma, dlatego dzisiaj śmiało je będziemy szczepić. Będą szczepione oczywiście klumbą. To stado większe odchodzi już sobie coraz dalej, nie ma ich widać. O, tam jest inna grupa. No, jest dzisiaj praktycznie troszeczkę inny dzień od tych pozostałych, które były. Jest czym oddychać dzisiaj, troszeczkę się pogoda zmienia. Do usłyszenia. Dobry lot.